Witam. Ja nazywam się Mariusz Lemański i chciałbym państwu opowiedzieć o swojej pracy inżynierskiej pod tytułem Inteligentny wózek sklepowy. Promotorem mojej pracy był pan doktor inżynier Przemysław Zakrzewski. Celem pracy było opracowanie inteligentnego wózka sklepowego oraz opracowanie i implementacja systemu zarządzania w formie aplikacji mobilnej i internetowej. Motywem wybrania takiej pracy było zaprojektowanie czegoś, co fizycznie mogłoby pomóc osobom starszym z lekkimi niepełnosprawnościami bądź chorobami wymagającymi kontroli bądź nadzoru. Na początku zrobiłem przegląd istniejących już na rynku rozwiązań. Jednym z nich jest opaska firmy Sidely. Umożliwia ona pomiar tętna czy temperatury i wysyła te dane na aplikację mobilną. Oprócz tego, gdy wykryje, że użytkownik przewrócił się i od 30 sekund się nie rusza, wysyła SMS z lokalizacją opaski do zapisanych wcześniej numerów. Pozwala również skontaktować się z centrum medycznym poprzez kliknięcie w jedyne, jedynego dostępnego przycisku na urządzeniu. Kolejne urządzenie, które chcę przedstawić, to wózek sklepowy Clever. Takie wózki wykupuje sklep, aby umożliwić samodzielne kasowanie produktów. Potrzebny do tego jest jedynie smartfon z aplikacją, aby sparować oba urządzenia z naszym kontem na czas zakupów i możemy już sobie skanować te zakupy przy wózku. Na tym slajdzie chciałbym Państwu przedstawić, jak wygląda standardowy wózek sklepowy, do którego w mojej koncepcji chciałbym wstawić właśnie całą tą inteligencję czy technologię. Cała koncepcja oparta jest na czterech głównych punktach smartfona i mikrokomputera znajdujących, znajdującymi się w wózku oraz bazy danych i strony internetowej. Poglądowy schemat przedstawiony jest po prawej stronie. Wszystkie dane z nim, zanim zostaną przetransportowane do wózka lub strony internetowej muszą być gdzieś gromadzone. Posłuży do tego właśnie odpowiednio skonfigurowana, skonfigurowana baza danych. Przejdźmy do opisu urządzenia. Telefon znajduje się pod rączką wózka i jest integralną częścią urządzenia z użytkownikiem. W aplikacji, która zawsze się wyświetla, można zadzwonić, wysłać automatycznie wygenerowanego SMS-a z informacją, gdzie znajduje się wózek. Taka funkcja aktywuje się również w przypadku y, przewrócenia urządzenia. Można również wyświetlić drogę do domu oraz sporządzić listę zakupów. Smartfon połączony jest z mikrokomputerem, który za pomocą czujników pozwala zebrać takie, da, takie dane jak puls użytkownika, temperaturę, ciężkość pakunku, czy też położenie urządzenia. Strona internetowa pełni funkcję panelu nadzorującego. Po zalogowaniu się w witrynie jest możliwość przyłączenia do jednego konta użytkownika, nawet kilku wózków. Po wybraniu urządzenia wyświetlają się nam wszystkie informacje, które zbiera wózek, czyli smartfon i mikrokomputer. Oprócz tego wyświetla się nam mapa, gdzie obecnie znajduje się użytkownik z przypiętą pineską w miejscu, w którym znajduje się właśnie wózek. Mamy wgląd w całą historię zebraną z bazy danych o stanie użytkownika. Możemy również z tego miejsca wpłynąć na to, jak wygląda aplikacja ukryć pewne funkcje lub zmienić kolor wyświetlania aplikacji. Możliwość jest, także w ingerencję, możliwość jest również w ingerencję w listę zakupową albo wyświetlenie informacji o konieczności przyjęcia leków. Można na przykład za pomocą takiej podwójnej weryfikacji wysłać na wózek informacje, kiedy i w jakie dni należy wziąć tabletkę. W tym miejscu chciałbym przedstawić, co w ramach mojej pracy udało mi się zaimplementować. Jest to aplikacja mobilna, baza danych oraz aplikacja internetowa. Gromadzone dane w mojej bazie danych, które są otrzymywane z telefonu, to informacja o stanie baterii oraz długość i szerokość geograficzna. Telefonu, oczywiście. Informacje te następnie są przesyłane i wyświetlane na stronie internetowej. Aplikacja posiada cztery główne funkcje, które, które wcześniej już omawiałem w koncepcji pracy. Jest możliwość zadzwonienia do zapisanych numerów. Numery te wyświetlają się w wyskakującym oknie. Po wybraniu opcji następuje od, razu, przy, od razu następuje połączenie. Możliwość wysłania SMS do numerów wymienionych przed chwilą, tych, do których można zadzwonić. Wyświetlenie drogi do domu oraz tworzenie listy zakupowej. Funkcje dodatkowe również, które znajdują się w telefonie, to takie, które monitorują położenie urządzenia oraz monitorowanie, sta monitorowanie stanu baterii. Te informacje właśnie są wysyłane do bazy danych, aby potem przekazać je i wyświetlić na stronie internetowej. Aplikacja internetowa yy, wyświetla właśnie informacje o telefonie, yy, oczywiście, która ma włączoną aplikację, o stanie baterii telefonu długość i szerokość geograficzną oraz wyświetla mapę z zaznaczonym miejscem urządzenia. Dane te są odświeżone co sekundę, więc nie musimy sami odświeżać strony. Także więc aplikacja przez cały czas wyświetla ostatnie, w, ostatnie sprawdzone dane na naszej stronie. Podsumowanie. Propozycja rozwiązania systemu zarządzania jest na tyle otwarta, że można rozbudowywać ją o kolejne funkcje. Jedną z takich propozycji jest wprowadzenie wspomagania napędu dla kół wózka. Takie wspomaganie mogłoby załączać się automatycznie po wykryciu przez czujnik przekroczenia pewnej wagi towaru umieszczonego w wózku. Mogłoby do tego posłużyć odpowiednio skonfigurowane silniki krokowe przymocowane do kół. Niniejszy projekt przedstawia tylko jedno z wielu rozwiązań i możliwości dzisiejszej technologii. Świadczy to o tym, że w przyszłości może pojawić się jeszcze więcej urządzeń, które mogą posłużyć osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.